Na tym filmie pokażę Wam, jak wykonać analizę wskaźnikową w przypadku, gdy zakładamy, że występuje w danych sezonowość multiplikatywna, a sezonowość jest rozważona w formie kwartalnej. To znaczy, mamy dane zapisane w postaci kwartałów, tutaj akurat od kwietnia, od czwartego kwartału 2008 do trzeciego kwartału 2014 roku. Wyniki mamy następujące i one po wygenerowaniu wykresu i dodaniu linii trendu można na ich podstawie zobaczyć, że mamy pewne wahania powtarzające się w kolejnych podokresach, w kolejnych latach i one, te wahania wydają się być w formie multiplikatywnej, to znaczy każdy kolejny rok daje nam wahanie o ciut wyższą wartość lub też niższą proporcjonalnie od wyniku wcześniejszego i w formie takiego przemnożenia. W tym momencie tutaj te wahania, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, że one są rosnące, bo to są niewielkie różnice. Możemy było też w takim akurat danych rozważyć również sezonowość w formie addytywnej, ale my tutaj sobie pokażemy typowo multiplikatywną. Pierwszym krokiem jest to, że musimy wyznaczyć wartość wynikającą z linii trendu dla danej wartości rzeczywistej. Wynika to w ten sposób, czyli znaczy oblicza się to w ten sposób, że do tej funkcji, która tutaj została zapisana, miejsce x, czyli zmiennej objaśniającej, podstawiamy kolejne wartości trendu liniowego, czyli time'u, to jest 1, 2, 3, aż do 24. Możemy to przeciągnąć oczywiście aż do kolejnych wartości, tutaj dotyczących okresów prognozowania. W przypadku sezonowości multiplikatywnej kolejnym krokiem jest wyznaczenie w wyniku podzielenia wartości rzeczywistej przez wartość wynikającą z trendu. Takie obliczenie wykonujemy w tym momencie dla wszystkich danych, które posiadamy, tu akurat 24 i z tych wyników dla kolejnych kwartałów bierzemy sobie średnią. Będą to wskaźniki sezonowości kwartalnej multiplikatywnej i wyznaczamy to jako średnia z tych wyników podzielenia, ale dla poszczególnych kwartałów. Czyli pierwszy wynik, który tutaj jest oznaczony kolorem różowym, to jest średnia arytmetyczna wynikająca z powiedzmy liczb, które mamy też zaznaczone na różowo, bo wynikają one z pierwszych kwartałów kolejnych lat. Kolejne wyniki liczymy analogicznie i jeżeli mamy drugie kwartały w kolejnych latach, to wskaźniki tych ilorazów, wskaźników sezonowości, z nich też liczymy średnią arytmetyczną. I teraz zauważcie jedno. Dla kolejnych kwartałów mamy policzone te wskaźniki, o tutaj poprawimy sobie sezonowości kwartalnej. I one akurat nam dają wartość 4. Jeżeli suma takich wskaźników sezonowości, ale multiplikatywnej kwartalnej daje nam wartość inną niż 4, a w pobliżu 4, no to dla nich policzona średnia ok, wynosi 1, czyli efekt sezonowości się znosi, ale jeżeli ta suma nie jest dokładnie równa 4, to my każdy wskaźnik sezonowości dzielimy przez taką średnią, która nam tutaj by wyszła różna od jedynki, żeby łącznie suma tych wskaźników już oczyszczonych, wynikających z podzielenia tych elementów przez średnią, dawała nam 4. Wówczas możemy obliczyć, jak już mamy te wskaźniki oczyszczone, dobra, to przejdźmy teraz do interpretacji. Wskaźniki sezonowości multiplikatywne interpretujemy jak indeksy, czyli powiemy, że wynik wyższy od jedynki mówi o tym, o ile procent w każdym kwartale, pierwszym kwartale, w każdym kolejnym roku wyniki naszej zmiennej są wyższe. Byśmy powiedzieli, mówiąc wprost, na przykład, że w pierwszym kwartale, co roku w pierwszym kwartale na przykład przychody naszej spółki są wyższe od linii od wartości wynikającej z linii trendu o 19,4%. Jeżeli ten wynik jest też powyżej jedynki, to powiemy, że dane zjawisko wzrosło
W każdym kolejnym kwartale od linii trendu było wyższe aż o 58,7%. Ale takie wyniki, które są poniżej jedynki, interpretujemy już jako spadki. A pytanie o ile? To robimy 1 minus ten wynik. Czyli tutaj można powiedzieć, że w trzecim kwartale co roku na przykład przychody spółki były niższe o 58,9% od wartości wynikającej z linii trendu, bo taka jest różnica jakby do wartości 1, która świadczy o braku zmian procentowych. I tutaj ten wynik na czwarty kwartał, ale też poniżej jedynki, oznacza, że co roku w czwartym kwartale przychody naszej spółki przykładowe były niższe o 19,2% od wartości wynikającej z linii trendu. Jeżeli chcemy otrzymać wartość teoretyczną, która w tym momencie wynikałaby z sezonowości multiplikatywnej, to wartość wynikającą z linii trendu musimy przemnożyć razy wskaźnik sezonowości, przemnożyć, co jest bardzo ważne, razy wskaźnik sezonowości, jaki wynika na dany kwartał. Jeżeli ta pierwsza obserwacja dotyczyła czwartego kwartału, to mnożę wynik wynikający z trendu razy wskaźnik sezonowości, jaki jest na czwarty kwartał. Kolejna wartość jest liczona analogicznie. Wartość trendu przemnożona jest razy wskaźnik sezonowości, jaki jest akurat tutaj na pierwszy kwartał i tak dalej. Jeżeli studiujecie statystykę opisową dopiero, to na tym kończycie, że obliczacie, ile wynosi prognoza na podstawie tej metody analizy wskaźnikowej. Jeżeli to już jest prognozowanie i symulacje, do tego tematu możecie dołożyć analizę błędów ex post, czyli mapę, RMSE i tak dalej, różnych błędów, które macie na zajęciach tłumaczone, żeby wyznaczyć, jakie są błędy między wartościami rzeczywistymi, a wartościami, przepraszam, tutaj, wyznaczonymi na podstawie metody trendu liniowego i sezonowości multiplikatywnej. Ale to dopiero, gdy studiujecie prognozowanie i symulacje. No, między innymi po to, żeby wyznaczyć, która z metod jest lepsza, to właśnie badamy właśnie te błędy ex post. W tej metodzie również możemy je zastosować. Powodzenia!